Michał Cichemo.pl. Znajdujemy się na ważeniu przed galą Celtic Gladiator 26, a ze mną jest bohater walki wieczoru Bartek Batra. Najpierw bym cię zapytał na początek, jak to było z twoimi rywalami, bo z tego co się udało mi dowiedzieć od organizatora, to dużo przeciwników odmawiało walki słysząc swoje nazwisko. No nie wiem, szczerze, no nie, no ale jest, tak, jest zawodnik, także jest walka, limit spełniony, także cieszę się, że jest walka, także jest walka wieczoru w Olsztynie. Jest to dla mnie poniekąd też wyróżnienie, że toczę walkę wieczoru w mieście, w którym, z którego wywodzi się Jona Jędrzejczyk i Mamet Kalidow, także no na pewno jest to dla mnie jakieś wyróżnienie, ale też odpowiedzialność, no bo publika tutaj zna się na sportach walki i zna się na wysokim poziomie sportów walki i na pewno oczekuję dobrej walki w moim wykonaniu. Także motywuje mnie to podwójnie, no i liczę na dobrą walkę, dobre show. Tak? Ale powiedz mi, ogólnie masz taki problem, żeby znaleźć jakiegoś przeciwnika na twój poziom? No i nie, no ja nie mam problemu, bo ja nie jestem organizatorem, tak? Tylko zawodnikiem, to jest organizator. Czy bardziej mi chodzi o szukanie walki dla siebie. Szukanie walk. Nie. Ja akurat na ten nie mam problemu z walkami, tak? Że nie muszę tam gdzieś się awizować czy coś, no bo już jednak trochę walczę i mniej więcej ludzie mnie kojarzą i te organizacje, dla których walczę, to chcą mnie na swojej gali i mnie zestawiają, tak? Z zawodnikami tego samego poziomu lub bardziej rozpoznawalnymi niż ja, także no nie ten, no może w Polsce, tak, gdzieś jest to tam może jakieś utrudnienie, nie wiem, to trzeba organizatora pytać, no bo zawsze to ja jestem tutaj bardziej rozpoznawalny niż ten obcokrajowiec, tak, czy ktoś, kto przyjeżdża tutaj, bo to walka, ja też toczę walki na wyjeździe, także walka na wyjeździe jest zawsze trudniejsza dla kogoś, kto przyjeżdża po prostu do miejsca tego, gdzie jest ten hometown boy, tak, także no, ale dobra, no, walka to walka, tak, trzeba walczyć. No ta rozpoznawalność jest też związana z tym, że nie boisz się wyrazić no kontrowersyjnych też decyzji, ale i odważnych, nie boisz się uderzyć w tuzy polskich sportów walki, więc nie mogę nie o to zapytać. Ostatnio pod jednym z postów widziałem w internecie, napisałeś i dość ironicznie, że teraz żeby być prawdziwym fighterem, to trzeba mieć kanał na YouTubie i się udzielać w mediach. Skąd w ogóle ten konflikt z Łukaszem Jurasem Jurkowskim? Jakiś konflikt jest? Znaczy można wyczuć jakąś niechęć. Nie ma żadnego. Jest totalna obojętność z mojej strony przynajmniej. Nie ma tematu. Także. Rozumiem. Powiedz mi tak, to jeszcze na koniec cię zapytam o twojego rywala, bo czy ciężko było zobaczyć jakieś jego walki, bo próbowałem w internecie bardziej poszperać i miałem problem. No ja też miałem problem. Tam coś tam znalazłem, ale sprzed jakiegoś dłuższego okresu czasu, także nie sugeruję się tym, co znalazłem w internecie. Ja jestem zawodnikiem, który adaptuje się do tego, co przeciwnik gdzieś tam, co dzieje się w ringu, tak? Także będę się adaptował do tego, co się dzieje aktualnie w ringu. Zobaczymy. A jak doszło w ogóle do podpisania kontraktu z Celticiem? Tam Albert się odezwał do mnie, złożył propozycję, doszliśmy do jakichś tam obopólnych wniosków, moje warunki zostały spełnione. Jak warunki spełnione, to trzeba iść do roboty, nie? No to idę. Także no i tyle. Nie? Dobra, Bartek, to dłużej porozmawiamy po walce, bo wiem, że ci się średnio chce, więc dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Nie, ciężko mi się rozmawiać. Nie ukrywam, że ciężko mi się rozmawiać. Jest to uderzenie tych wszystkich płynów teraz po ważeniu sprawia, że jestem mocno senny, ale no porozmawiam jeszcze, nie? Także dzięki. Dobra, dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam was do sklepu SFD.